Dzień dobry. Dzisiaj idziemy na Króla Termitów. Byliśmy już w kopcu termitów, które się znajduje tam, ale nie pokonaliśmy Króla Termitów, który ma również ze sobą skalak technologiczny. Zgaduję, że będzie słaby na kucie. Niestety jest odporny na i cięcie, i pikantne, ale na szczęście nie jest on odporny na świeże obrażenia, więc w razie czego będziemy mogli sobie z nim powalczyć naszą pałą. Wiem też, że... O, cześć! Opie! Opie! Chodź tu! Nie uciekniesz mi! Nie uciekniesz mi! A jednak uciekł mi, no niestety. To, żeby go pokonać, trzeba mieć specjalną kuszę ulepszoną, żeby go zwanhitować. Bo tylko jak się go zwanhituje, to tego można pokonać, bo nie jest zbyt szybki. No, wracając do tematu. Pikano sobie jeszcze zrobił na pewno różdżkę. Nie, czy inne różdżki będę robić, bo wiem jak one wyglądają, więc wiem jak działają. Jakoś nie podobają mi się, wiecie? Szczerze, mogłyby być lepsze, bo ta miętowa różdżka to jest jedyna różdżka długodystansowa. O. Dobra, spróbujmy. Cholera! Jest! Mam cię! Dobra, chodźcie tu! Tutajłe! Dobra. Cholera. A tego termita rozwalę na... To jest pewniak, bo nie jest łatwy. Cholera, ale nie jestem przyzwyczajony do ich stylu ataku, wiecie? To jest strasznie dziwne, dobra, ale... Udało się zablokować. Teraz tego tutaj... Orzesz ty, mordę misia. Bo jak ja tak nie radzę z blokowaniem ich, to może być naprawdę problem. W przyszłości. I przede wszystkim jak się będziemy bić z tym ich królem. A, więc ja po prostu ich będę bić po prostu chyba. Będę blokować. Kurde, oni strasznie wysokie obrażenia zadają, wiecie? Dobra. Zaatakowany. Nie mogą się regenerować jak atakują, to jest najważniejsze, więc prędzej czy później ich tam pokoną. A wow, oberwałem. Dobra. Wejdę tu na chwilę. A to dlatego, żeby sobie to zjeść. Dobra. No chodź tu, panie termicie. Dobra, zablokowany. Teraz bijemy. Dobra. Jaka potężna bitwa z termitami, nie? Kurczę, jak ty jest mocno w ogóle. Dobra. Tak w kwestii tego Modern Warfare zdecydowałem, że nie jest ta gra trochę w stylu naszego kanału i raczej kampanii to by nikt nie oglądał, więc... nie, raczej tego nie będę nagrywać, ale myślę, że może Warzone sobie zagram za jakiś czas. Tak, przecież możemy tej pochodni teraz używać, tylko ja sobie zepszę grę. No więc może byśmy sobie troszeczkę w Warzone pograli, bo Warzone to jest naprawdę porządna gra, co prawda jestem noobkiem, bo grałem w Warzone 1.0, ale nie za dużo, więc też nie jestem najlepszy w tej grze, chociaż idzie mi całkiem nieźle już, bo wcześniej to odlamiłem i to ostro. Dobra, jakoś tędy się to szło, tak? Tak, teraz tutaj. Tylko czy ja doskoczę? Dobra, doskoczyłem, na szczęście. Siemam, no i za czasem... A, dobra. Trzeba sobie tej drogę oczyścić. Dobra, zablokowany. Bijemy. Właśnie. Cholera, kolejny to idzie. Nawet mi tego tutaj rzucać nie próbuj. Zapomniałem Javelinera wziąć, czyli specjalną umiejętność, specjalną mutację. Dobra. Zablokowany. Ten jest najmocniejszy atak. Dobra, znowu zablokowany. No jest to więcej was, gdzie więcej was matka, kurde, nie miała tam w środku. Lecz ojciec, bo to król jest. Kurde, umieraj. No, pokonani, kurde. A nie, mam Javelinera. No to jest super umiejka. Tylko jeszcze nie mam jej wbitej na maksa, ale to jest najmocniejsza umiejka, jeśli chodzi o walkę. Cubed Grass na pewno nie biorę, bo to jest słabe. Annihilator tutaj nie będzie działać, niestety. To co byśmy chcieli? Może to? Geny mamy? A nie, to nie działa. Truflowe tarmoszenie to jest tylko do walki wręcz. Cube the Grass to jest teraz bullshit, bo te krytyki są takie rzadkie, że no, niewiele to zwiększa obrażenie. Kurde no! Zostawcie mnie! Dobra, bierzemy to w takim razie. Jak nie ma nic lepszego do wybrania, no to... Dobra. Bijemy. Siup, siup.
Teraz jego. Dobra. Dalej, dalej, dalej. Dobra, zabity. Uff, ciężkie, ciężkie nie powiem. Ale daliśmy sobie jakoś radę. Czy tam jest marmur? O, faktycznie marmur. Solidny marmur. Czemu ja tego nie zgrałem, jak to ostatnio byłem? Się zastanawiam. Kurda, naprawdę ich... To jest czysta taka tworzy, że ich po prostu bardzo długo bije. To jest najgorsze, bo... Jakie mam ich tak długo bić? To jest naprawdę nam długo zajmie. A tak? Okej, okay, też skuteczne. Massive but effective. Dobra. Bijemy teraz to. Muszę też miejsce trochę zostawić, żeby móc, jeśli coś wypadnie nam z tego przyjemniaczka, żeby móc to zebrać. Dobra. Zamierzam to zmienić. Nie będę tego raczej używać. I od razu też zwiększę sobie gammę. Dobra. Więc tak. Mamy tutaj. Dobra. Po prostu tutaj przejdę już. Bo oni chyba nie mogą wtedy przejść. Nie wydaje mi się, żeby mogli. To było w tę stronę, tak? Nie, to myślałem, że mają te jaja termitów, ale jednak nie. Więc dobra, idziemy. Mam raczej czego też bloodbursty. A mogłyby, mogą one pomóc, że nie wiem, czy pomogą nam aż tak bardzo. Aha, źle poszłem. Dobra, no to wracamy w takim razie. Kurde, ale te buff lungs pomaga, wiecie? Jak ja mam tyle teraz tej kondycji, to jest naprawdę super umiejka. Naprawdę bardzo fajna, czyli gdzieś tutaj on był, nie? O, tutaj. I one chyba nie mogą tędy przejść? Przynajmniej tak się wydaje, chociaż pewnie mogą to rozwalić, bo to termity są, prawda? To raczej mogą. Dobra. No i teraz tak, zapisujemy grę, bo już go tam chyba nawet widzę. Bierzemy to. To idzie tu i zaczynamy. Dobra. Na początku tam strzelam. Aha. Nie wiem, kogo atakuje, nie widzę go do cholery. Dobra, jeszcze tylko to weźmy. To naprawdę pomaga. Te hałotę rozwalić. Bo nam będzie dużo HP. Cholera! Kurde! Słaby jestem tu termitu. To ja go szybko rozwalę tutaj. Dobra, to będzie jak pizno. Tylko teraz tak. No, bo one będą otrzymywały obrażenie za ten gaz. Kurde, za dużo termitów. To jest problem. Ale nie, no kurde, no to... Teraz zrobię tak. No i proszę bardzo, bo są też te lepsze szejki, bo one więcej nam leczą. Ja to są zrobione z tych mięśni, czy co to są. No i proszę bardzo, perfekcyjny blok. Dobra, bijemy dalej. Jak wyeliminuję już tego króla termitów, to będzie łatwy. Bo z tymi małymi psy damy radę. Dobra. Bijemy, 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 bijemy. Dobra, udało się. Udało nam się. Więc zobaczmy. Twardy glut, część termita, pancerz króla termitów mamy. Dobra. No to teraz jeszcze te termity. Coś jeszcze tutaj z niego wypadło, czego nie mogę pod... Nie. Mamy wszystko. Dobra. Twarda zewnętrzna skorupa króla termitów. Czyli niewątpliwie będziemy mogli coś z tego stworzyć. My odzyskujemy też drzazgowe strzały. Ale wiecie co? On był bardzo słaby. Myślę, że nawet jakby nie miał ulepszonej broni w ogóle tym... tego pokonał. No bo... ta broń już nie jest aż tak mocno ulepszona, ale nadal to jest całkiem... całkiem niezłe. No to jest 50... no nawet nie 50% obrażeń, tylko jakieś około 30%. Ale to robi różnicę. To naprawdę robi różnicę. Dobra. Marmur. Są te najlepsze marmury chyba. Nie, to są solidne tylko. Dobra. No to wywalmy coś. Ja bym wywalił tych części termita też trochę, bo już mi się nie przydadzą raczej zbytnio. Dobra. Teraz jeszcze tutaj. Rozwalmy. No i mamy też trochę dodatkowego kwarcu. Co prawda teraz bardziej by mi się przydały... Znaczy ogólnie bardziej... O! Bardziej by mi się przydały ogólnie nieskazitelne. Ale też zawsze. Zawsze to jest coś, prawda? Zawsze nam się jakoś to może przydać. Coś tutaj jeszcze jest? O, proszę bardzo, nieskazitelny kwarcyt i Mega Milk Molo. No bo to zbierzmy ten nieskazitelny kwarcyt. Tak, nie mam miejsca w plecaku niestety, żeby to podnieść za bardzo. Więc co możemy wywalić? No tych skorp migoczących to nie chciał wywalać. Znaczy tych skorp też znaleźliśmy trochę ostatnio. O, tak nie wywaliłem. To jest najmniej wartościowe te bronie pióra. Więc je wywalmy.
Kawałki grzyba. A, bo to nie są te jadalne kawałki grzyba. Gdzie my jesteśmy? Tutaj. Znaczy, to jest zaraz obok tej... obok tego basenu. To tam raczej niewielka szansa, żeby tam było wyjście na powierzchnię. Bo to jest trochę dziwnie zrobione. Właśnie. To dajmy tutaj. No, ta kiełbasa... Chyba jeszcze nigdy nie użyłem kiełbasy leczniczej. Kiełbasa jest do koopa, ale wiecie, jak wygląda koop w takich grach, że nie możecie nigdzie dotrzeć, bo zajmuje się tylko bardzo dużo czasu. Przynajmniej dużo więcej niż normalnie, nie? Więc to też taka sprawa z tym koopem. Dobra. Znaczy, koop oczywiście też się dużo lepiej bawi, ale no... stosunek dobrej zabawy do czasu, jaki czas spędzi na grind, jest zdecydowanie mniejszy. Jest zdecydowanie na stronę grindu. Więc... no nie wiem, jakoś... nie przepadam za czymś takim. Nawet jeśli się dobrze bawi, no to ten grind, no on naprawdę potrafi być nudny. O, dziękuję. Możemy też użyć tych bomb. Ta pochodnia naprawdę nam bardzo pomaga, ona jest super, bardzo mi się podoba. Bo jest naprawdę mocna. Naprawdę, naprawdę quite nice bym powiedział. Da, rzućmy jej tam bombę. Bomba! Nic im nie zrobiła. Dobra. Tutaj kolejny kwarcyt, więc zbierzmy ten kwarcyt. Jasne, mi tutaj się obłowimy w kwarcytach tutaj dzisiaj. Dobra. Atakujemy. No i mamy. Mamy też szczęki termita. Niestety nie podniesiemy już szczęki termita, bo mamy pełny plecak. Ale możemy być tutaj dalej. I czy ja naprawdę muszę wasze... A, dobra, jeden już opuścił. Ten duży. Dobra, to z tym to będzie już łatwo. Aha, jeszcze kolega. Tutaj robił już łupinka. Szupinka? Nie wiem, czy jak się nazywa szupinka. Nie wiem, nie znam się na żołędziach, prawda? Nie jestem zawodowym biologiem, chociaż nawet biolodzy nie muszę wiedzieć, że na żołędziach, prawda? Dobra. Jeszcze gdzieś tutaj to leży strasznie kiepskie miejsce, żeby postawić tutaj ten kwarcyt, jak widzicie, bo ciężko jest go znaleźć. Tak, kruchy marmur tylko znalazłem? Nie, mamy też, mamy... chyba to mamy cały marmur, jaki to był. Bo... mamy symetryczną liczbę, bo z każdego wypadają po trzy, nie? Po trzy części jednego rodzaju, prawda? Więc to jest tak. Znaczy, nie jest takie duże to... nie jest takie duże to ich ten kopiec, jak myślałem, ale zawsze trochę zabawy jest, prawda? Trochę jest tego też fajnej zabawy, podoba mi się, bardzo fajnie zrobiony ten kopiec jest, więc według mnie jak najbardziej fajne, dobra, gdzie my jesteśmy teraz? Aha, my jesteśmy tutaj. Bo muszę zapamiętać, jak się tutaj wchodziło, nie? Czekajcie, gdzie było to drugie wejście? Gdzieś tam. Au! Okej, to było zaskakująco niskie obrażenia, wiecie? Jakbym z takiej odległości normalnie w tej grze spadł, to już bym musiał tutaj biec. Dobra, zapiszmy grę przede wszystkim, bo nie chcę, żeby się znowu tak stało. Kiedyś już się zbugowałem w tej grze, nie pamiętam, znaczy, bo to chyba było na trampolinie i mnie wywalił w kosmos normalnie. No, ale na szczęście spadłem blisko bazy, w miarę. No to było chyba 100 cm obok bazy, więc nie musiałem czytywać gry, bo jakby to było, nie wiem, gdzieś tutaj w ogóle. A to było jeszcze, kiedy ja nie miałem, chyba, tak się wydaje, aż, nie, chyba już miałem wtedy, ale nie wiem. Możliwe, że nie miałem wtedy jeszcze otworzonego Upper Yarda. Ale chyba miałem, tak mi się wydaje. Nie, bo ja przecież nie budowałem trampolin, nie? Przed wejściem do Upper Yardu. Nie mam pojęcia zielonego, jak to było. Boże, już miałem wtedy wejście do Upper Yardu? Nie mam pojęcia. To jest takie wydarzenie, nie? Którego nie mogę jeszcze przypomnieć, kiedy to było. Dobra. Kiedy weszłem do tego Upper Yarda? To jest... nie, nie pamiętam. Nie pamiętam, kiedy mogłem do niego wejść. Na pewno to było jakoś wcześniej. Znaczy, wejście do Upper Yarda już de facto odblokowałem sobie. Tym Bloodburstem, ale nie mogłem się tam dostać, bo tam były te rozżarzone węgielki, które mi blokowały drogę. Aż chyba mógłbym tamtędy przejść, myślę, że jakbym się postarał i bym przebiegł tam bardzo szybko i bym też jakieś, nie wiem, jakbym się leczył też cały czas, no to myślę, żeby się dało. Jak najbardziej myślę, żeby się dało. Jeszcze jakby sobie mieć silla aktywować, to już zdecydowanie tak. Dobra. Zbliżamy się do podwójnego HP i do podwójnej kondycji, że nam niewiele do tego brakuje, więc też bardzo fajnie. Tak, bo tak naprawdę to Meat Shield zwiększa ten pasek o 25%, to też zwiększa o połowę tak naprawdę. Nie, no bo macie stówkę i macie 25, i macie 50% z tego, czyli 1/4 łącznie tego będzie. Przynajmniej tak się wydaje, że to tak działa, że to jest w paskach właśnie życia.
Czyli jak się to ma, to tam połowa tego paska musi być, żeby były dwa paski życia, nie? Tak to działa tutaj w tej grze. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tak zauważyłem, że to działa. Powiem poczekaj, że no ten buff Lungs i Mid Shield to jest naprawdę chyba najlepsze umiejętności, jakie są. No dobra, może oprócz mitrydartyzmu. Jednak mitrydartyzm to jest, no, no nie, dobra. Można w sumie szczizować te wszystkie, tych wszystkich przeciwników, którzy mają jad, nie? Więc tak, tak używam teraz strzałek, co ciekawe. I chodzę z strzałkami tutaj. Dobra, no więc chyba... Chyba jednak nie mitrydartyzm, bo... No, tak jak mówię, w tej grze można szcizować wszystko. Dosłownie, jeśli chcesz, ty możesz szcizować całą grę. Możesz bossa głównego, możesz wszystkich bossów chyba nawet zablokować. Po prostu nie, no tam Brood Mothera na tym, na tej sieci, tam Mantisa, no, tam gdzieś w tych kwiatkach. No wszystko jest możliwe w tej grze. Nie wiecie? Przecież realnie też tak jest, że się różne zwierzątka blokują w ziemi. I to nie tak, że one się nie mogą ruszyć, tylko one się blokują na tym normalnie. Normalnie się blokują, nic im nie jest. Nawet magicznie wynurzają te odnóża z ziemi. I do tego dali próbułem je złapać. Prawda? Tak jest. No co prawda nie jestem. Ja nie jestem bynajmniej wielkości mrówki. Rozumiem, może jest taka dwumetrowa mrówka. Ale w każdym razie zdobyliśmy dzisiaj dużo przydatnych rzeczy. Jestem z siebie dumny. Z tego co nam się udało. Jasne, widzisz, już tutaj wszystko pełne mamy. To niedobrze. Dobra, tutaj idzie termit. Tutaj idzie to. No i te części termita królewskiego też zanalizujemy. Tak, ale też bardzo fajne są te szejki z mięśni. Ja zazwyczaj jeśli robię te zwykłe szejki, to teraz używam tych mięśniowych, a jeśli robię te specjalne szejki. No chodź tu. A jeśli robię te specjalne shake, to robię wtedy gumy. Bo guma przedłuża działanie, czas działania, a mięśnie zwiększają leczone zdrowie, nie? Czyli 3 kamienie plus mięśnie to jest dużo zdrowia, prawie połowa jednego paska, a guma, nie 3 kamienie plus guma, nie 3 kamienie plus guma. Jakaś tam recepta zwykła plus guma daje wydłużony czas, chyba 50% dłużej trwa. A one naprawdę niedługo trwają te szejki i odszyfrowaliśmy cały brak. Czyli co trzeba z tego termita zrobić? Nie wiem, chyba pancerz termitów pewnie? Tak, pancerz króla termitów. Żeby to sobie zrobić. No dobra, no to fajne też. Ja myślałem, że będzie na przykład jakaś specjalna rzecz. Ale kurzowa zasłona, znaczy kurzowa osłona. Nie wiem, czy to jest na pewno aż takie dobre. Bo ostatecznie ten odorek zielenia, nie? To 10% obrażeń do niego dostajemy z tym specjalnym chipem, który mamy. Więc nie wiem, jakby to było z chipem i z tym, z tą zbroją z jego, ale no według mnie nie wiem, czy aż tak przydatne, żeby tego używać jakoś na halowie. Ktoś mnie goni zaś. Dobra. Skoczę tak i już nie będę mnie gonić. Elegancko. No więc nie jestem pewien co tego sensowności, ale jest, prawda? Ale jest, istnieje, więc niech już tam będzie autorom. Ale dobra, ja się z wami pożegnam, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba. Jeśli tak, to byłbym bardzo miły, gdybyście zostawili łapeczkę w górę. Jeśli podobają wam się moje filmy, gdybyście zostawili subskrypcję, ale właśnie z wami żegnać, życzę wam miłego dnia.